Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Bożyńska. Z zawodu jestem pedagogiem, socjoterapeutą, arteterapeutą, obecnie w trakcie kursu psychoterapii systemowej. Dziś 29 sierpnia, 19:30, czyli serdecznie zapraszam na wieczór z Famigo. Czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o integracji. Integracji jako takiej niezwykle ważnej sprawie, która dotyczy współpracy z młodzieżą. Dzisiaj będzie o tym, co zrobić, trochę żeby praca była przyjemniejsza, bo ja wiem, że tak samo jak ja, niedługo wracacie do pracy albo już wróciliście. I dzisiaj odpowiem Wam, co zrobić, żeby to, co nazywa się integracją, to, co się nazywa uczeniem współpracy, było po prostu przyjemniejsze. Pamiętajcie, że dookoła mnie jest sztab ludzi, który czuwa nad tym, żeby było wszystko w porządku, żebym była słyszana i widziana, i ogromnie Was proszę, dajcie mi znać, że mnie słyszycie, widzicie, wyślijcie do mnie serduszka, to mi wystarczy, do tego, żebym wiedziała, że wszystko gra i że wszystko jest w porządku. Jakby cokolwiek było nie tak, piszcie, będziemy się odzywać i będziemy robić wszystko, żeby było w porządku. To co? 29 sierpnia, 19:30, zaczynamy integracją, natomiast słuchajcie, już za tydzień będzie też niezwykle ważny webinar i będzie na Was czekała znana i lubiana Joanna Krysiak. Opowie Wam o obserwacji diagnostycznej. Co to znaczy? To znaczy, że opowiem Wam trochę, jak rozpoznać niepokojące objawy w rozwoju dziecka w wieku i przedszkolnym, i szkolnym. Trochę postanowiliśmy zrobić taki na początku komplet, czyli na początku jest integracja, potem jest obserwacja i wzbudzanie różnych trochę niepokojów, ale też wszystko po to, żeby wiedzieć, jak pomóc i jak reagować. Natomiast 12 września będzie czekała na Was również znana i lubiana Katarzyna Piekarczyk. Ona Wam opowie o organizacji pracy rocznej nauczyciela. Ja będę do tego dzisiaj wracała i zachęcała Was do tego webinaru. Wszystko po to, żeby wiedzieć lepiej, żeby działać lepiej w nadchodzącym roku szkolnym. Jeżeli po dzisiejszym webinarze nie będziecie mieli mnie dosyć oraz naszych webinarów, albo poczujecie niedosyt i będziecie chcieli zobaczyć więcej, to pamiętajcie, że już ich jest ponad 100 na YouTubie. Wystarczy wpisać famiga.pl i na pewno nas znajdziecie, a tam dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Zresztą serdecznie Was zapraszam do tego, żeby zerknąć też na webinar Kreatywne zabawy dla dużych grup oraz jak motywować dziecko do pracy. Te wszystkie webinary są bezpłatne i na Was czekają, więc jak tylko macie czas, ochotę, to bardzo, bardzo zapraszam. Też często pytacie o to, czy możecie otrzymać od nas zaświadczenie, że uczestniczyliście w takim webinarze, to ja odpowiem tak, jak najbardziej tak. Nawet jeżeli są to jakieś starsze nasze webinary, to dostaniecie zaświadczenie aktualne, z aktualną datą. Możecie też dostać od nas pełną prezentację. Można się zastanawiać trochę, po co mi ta prezentacja. Ja już Wam odpowiadam, po to, żeby szerzyć wiedzę, po to, żeby ją wykorzystać na spotkaniach z nauczycielami, na spotkaniach z rodzicami. Tak, możecie ją wykorzystać i mam nadzieję, że ona właśnie będzie ułatwieniem Waszej pracy. A do tego przygotowaliśmy fantastyczny e-book. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on jest fantastyczny, ponieważ jest tam mnóstwo gier i zabaw integracyjnych i ja dzisiaj będę o nich opowiadała. One są tam opisane, a do tego jest jeszcze ich więcej. I bardzo Was zachęcam do tego, żeby nabyć te 30 stron zabaw i gier. Są to po prostu karty pracy, takie gotowe ściągi, gotowe informacje, które można mieć gdzieś pod ręką, w torebce też się zmieszczą, obiecuję, właśnie po to, żeby w każdej chwili móc integrować dzieci. I to wszystko możecie zakupić w naszym pakiecie webinarowym. Wystarczy wejść na stronę www.famiga.pl i w zakładce zaświadczenia właśnie ten cały pakiet możecie otrzymać. Albo może ktoś chce docenić to, co robimy, to oczywiście też w taki sposób może
docenić i nabyć nasz pakiet webinarowy. Chociaż ogromnie Was zachęcam do tego, żeby szerzyć tą wiedzę, żeby wykorzystywać prezentacje, żeby wykorzystywać to, co dla Was przygotowujemy, bo jesteśmy dla Was. Ja często też podkreślam, że ja mówię do Was i to niby jest monolog, ale tak naprawdę nie, bo za chwilę będę uruchamiała Was do dyskusji, do tego, żebyście razem ze mną tutaj byli, rozmawiali, wymieniali się doświadczeniem. I oto pierwsza zachęta, czyli słuchajcie, mamy dla Was też trochę jak zawsze konkurs z nagrodami. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby dostać książki wydawnictwa Zielona Sowa, Maciuś i Leon? Co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić publicznie webinar i opisać sprawdzone działania integracyjne w Twojej grupie. Czyli ja Wam będę dużo opowiadała o tych działaniach, a do tego, słuchajcie, bardzo bym chciała, żeby powstała dyskusja, w której wymienimy się wszyscy naszymi doświadczeniami i tym, co dobrego można dać dzieciakom właśnie na początku roku szkolnego. Jaki jest plan webinaru? Najpierw odpowiem Wam na proste pytania, czyli integracja, co to w ogóle jest, po co i dla kogo. Następnie będę zwracała uwagę na to, o czym warto pamiętać podczas integracji, co daje grupie integracja. Następnie będzie o stricte zajęciach, czyli opowiem Wam o różnych zabawach, aczkolwiek wymyśliłam sobie, że dobrze byłoby, gdyby one były z podziałem na cele i połączone razem ze wskazówkami, o których warto po prostu pamiętać. A na koniec będą pytania, bibliografia i zakończenie. Czasami jest tak, że do tych pytań nie dołączam jeszcze refleksje, które wypisujecie, tak więc powinnam napisać, że będą pytania, refleksje, bibliografia i zakończenie. Słuchajcie, czym jest w ogóle integracja? Zaczynamy trochę jak zawsze, czyli od definicji. Zachęcam Was do tego, aby dziś pomyśleć o integracji jako puzzlach i obiecuję, że tych rysunków z puzzlami będzie mnóstwo, bo integracja to trochę układanie puzzli i tak naprawdę jeżeli mamy przed sobą puzzle w ilości 30, 40, 15, w zależności ile tych elementów jest, to i tak cały obrazek tak naprawdę ma sens wtedy, gdy puzzle są złączone, scalone ze sobą. I dlatego, słuchajcie, integracja to jest scalanie. To nic innego jak scalanie. To proces tworzenia całości z części. To jest włączanie jakiegoś elementu w całość. Integracja jest traktowana po prostu jako proces scalania, łączenia jednocześnie całkowicie różnych elementów w całość. Prawda, że podobnie jak w puzzlach, każdy puzzle jest inny i to trochę tak jak z dziećmi, które dostajemy pod opiekę, bez względu na to, czy one mają 3, 4, 10 czy 16 lat. Każdy z dzieciaków jest po prostu inny i my musimy stworzyć w nich jedną grupę. O czym w ogóle warto pamiętać? Za chwilę, słuchajcie, kończą się wakacje i dzieci naprawdę wracają inne. Jeżeli tutaj jest mowa o dzieciach, które znaliśmy, które znamy, to one mogą nas ogromnie zaskoczyć. Jeżeli mówimy o dzieciach szkolnych, to często są to dzieci, których nie widzieliśmy przez całe 2 miesiące. Z dziećmi w wieku przedszkolnym jest trochę inaczej, ponieważ przedszkola funkcjonuje inaczej i te dzieci są częściej przy nas. Natomiast musimy pamiętać za to, że te dzieci szybciej i widoczniej dla nas zmieniają się. Dlatego tu i tu, słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że po wakacjach wracają trochę inne dzieci, że zmienia się grupa. Często jest tak, że do grupy dochodzi ktoś nowy. I naszym zadaniem, słuchajcie, jest sprawdzić, co się tak naprawdę zmieniło, co się zmieniło w życiu tych dzieci i co się zmieniło w grupie. Czyli trochę musimy pownikać, co się działo w wakacje i jak dzieci spędziły wakacje. I jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, to, że my nie widzimy dzieci w wakacje, bo tak często jest, to nie zapominajmy, że dzieci się widują, szczególnie te starsze, aczkolwiek te młodsze również, tylko trochę w innych kontekstach, częściej z rodzicami,
rzadziej samodzielnie. Dlatego pamiętajmy, że może się zmienić zupełnie sytuacja w grupie, z którą pracujemy. Jeśli ta sama grupa osób tworzyła jedną grupę przed wakacjami, to po dwumiesięcznej przerwie są już innymi ludźmi. Bardzo często ich relacje wiążące, czyli te, które są dla nich ważne, te, które są istotne, te, które budują trochę tożsamość dzieciaków, po prostu się zmieniają. I to są takie rzeczy, które chciałabym, żeby były takim naszym trochę wyjściową sytuacją, że otwieramy oczy, otwieramy uszy i sprawdzamy, jak to wygląda i jakie dzieci przychodzą do nas. Zaczynamy rok szkolny od zajęć integracyjnych. Słuchajcie, jeżeli spełnione są trzy warunki. Pierwszy to, gdy dzieci w grupie już się znają. Drugi to, jeżeli dzieci w grupie dopiero zaczynają nowy etap edukacji, czyli jeżeli przychodzą dopiero do przedszkola, czyli jeżeli zaczynają szkołę podstawową, zaczynają szkołę średnią, albo wtedy, gdy dochodzi ktoś nowy. Jednym słowem, słuchajcie, integracja. Chciałabym, żebyście też o tym dzisiaj pamiętali, że integracją zaczynamy zawsze rok szkolny. Jest to coś, bez czego będzie nam po prostu bardzo trudno pracować. I dzisiaj też Was będę do tego przekonywała, ponieważ niezintegrowana klasa, niezintegrowana grupa przedszkolna to są takie grupy, w których pracuje się trudniej. Ale o tym za chwilę. Zobaczcie. O tym mówiłam, że będę opowiadała Wam o scenariuszach, o różnych konkretnych zabawach, ale jak już się tak poprzyglądamy tym dzieciom, zobaczymy, co się zmieniło w wakacje, to teraz musimy się zastanowić, jaki mamy cel integracji. Czy to jest tak, że potrzebujemy, żeby dzieci się lepiej rozumiały? Czy to jest tak, że one mają w ogóle siebie poznać i innych? Czy to jest tak, że mają budować pozytywne relacje? Czy może tak, że na początku w ogóle skupimy się na tym, żeby dzieci swoje imiona zapamiętały? A może jest tak, że dzieci się już długo znają i zależy nam na tym, żeby pogłębiły trochę wiedzę o sobie nawzajem? A może w ogóle zależy Wam na odczuwaniu pozytywnych więzi z zespołem, czyli może chcecie się upewnić, że dzieci po prostu dobrze się czują w swoim towarzystwie. A może jest tak, że potrzebujecie trochę naprawić albo sprawić, żeby dzieci czuły, że są jedną wspólnotą. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, jakie Wam przychodzą na myśl cele. Zachęcam Was do tego, żeby trochę odpowiedzieć teraz na pytanie, po co w ogóle integrować dzieci, czyli jaki jest cel, jakie Wy sobie stawiacie cele, czego Wy potrzebujecie. I zachęcam Was do tego, żeby właśnie teraz o tym napisać. Po co? Po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób dobrać zajęcia. Bo nie sztuką jest wydrukować sobie scenariusz, wejść do dzieci i po prostu wykonać punkt po punkcie scenariusz. Chodzi o to, żeby ten scenariusz był dopasowany do potrzeb dzieci. Dlatego otwieramy oczy, otwieramy uszy i się zastanawiamy, czego nasze dzieci potrzebują. Negatywna relacja w grupie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie dzieci i zdobywanie wiedzy. I to jest, słuchajcie, coś niezwykle ważnego. Dlaczego? Bo trudno w takim zespole pracować, bo jeżeli jest zespół niescalony, jeżeli dzieci nie czują się bezpiecznie w swoim towarzystwie, to nie chcą o wielu rzeczach mówić. I tak przekładając to trochę na codzienność i na przykład na lekcje matematyki, jeżeli dzieci się trudno, źle czują w swoim towarzystwie, to trudno im zadawać pytania i przyznać do tego, że czegoś nie rozumieją. Trochę mogą się bać, że zostaną w jakiś sposób wyśmiane, że to w ogóle pytanie będzie na przykład jakieś takie banalne albo nie na miejscu. Dlatego pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie lepiej uczyć dzieci, to też niezwykle ważne jest, żeby one się nie wstydziły, nie krępowały, żeby one się po prostu czuły dobrze w swoim towarzystwie. I teraz słuchajcie, mam też takie pytanie, czy
Bo to przed chwilą, o czym mówiłam, też łatwo zrozumieć, gdy przypomnimy sobie klasy albo grupy, w których trudno nam się pracuje. Przypomnijcie sobie taką grupę przedszkolną, jeżeli są ze mną nauczyciele wychowania przedszkolnego, w której weszliście i coś takiego się zadziało, że bardzo trudno się tam pracowało. Jestem ciekawa, czy to były grupy zintegrowane, bo czy to były grupy, w których dzieci się lubiły i akceptowały. I podobnie słuchajcie w szkole. Jeżeli wchodzimy do klasy, w której dzieci się nie lubią, w takiej klasie naprawdę zdecydowanie trudniej się pracuje. Dlatego dzieci, które ze sobą współpracują, lepiej i szybciej zdobywają wiedzę, chętniej się ze sobą bawią i chętniej ze sobą przebywają. W takiej grupie pracuje się po prostu znacznie lepiej i przyjemniej. Dlatego słuchajcie, integrację przeprowadzamy z dwóch powodów. Pierwszy to są dzieci i dobro dzieci, a drugi to jest dobro nauczyciela, dobro prowadzącego. Wszystko po to, żeby było nam przyjemniej wzajemnie, bo pamiętajcie, że integracja to nie tylko integrowanie dzieci, ale również integrowanie was z dziećmi. I to jest też taki ważny element integracji. Zanim przystąpimy, słuchajcie, do integracji znanego nam zespołu, to zwróćcie też uwagę na cechy tej grupy społecznej i bez względu na wiek dzieci, bo każda grupa ma swoje cechy, czyli ma trochę swoją hierarchię i funkcje do zrealizowania. Każda z tych grup ma wartości, a może macie w ogóle, słuchajcie, rytuały, które też są niezwykle ważne, integrujące. Ważne jest, żeby też zastanowić się, w jaki sposób komunikacja przebiega, czy to są dzieci, które mają ogromną charyzmę i jest ich wszędzie pełno i są bardzo takie intensywne, czy jest to bardziej grupa wyciszona, bo do tego wszystkiego potem musimy dołączyć scenariusz, który będzie adekwatny do tych wszystkich cech grupy społecznej. Tak samo jak wiek, nie, zupełnie inny przecież scenariusz będziemy robić i przygotowywać dla 4-latków i zupełnie inny dla 16-latków. I to jest oczywiste, ale jestem przekonana, że są to dla was informacje oczywiste, ale mówię o tym, bo mamy takie też przekonanie, że te oczywistości trochę są do powtarzania, do przypominania, do tego, żeby o nich pamiętać. Grupa to niezwykle żywiołowy organizm i zmienia się i ewoluuje pod wpływem procesów, jakie w niej zachodzą. Czyli pamiętamy o tym, że grupa, z jaką pracujemy i grupa, z którą różne rzeczy wypracowaliśmy, się zmienia. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli przyjdą dzieci, które w czerwcu w waszym poczuciu były bardzo mocno zintegrowane i bliskie sobie i być może we wrześniu dokładnie tak samo będzie, natomiast może być zupełnie inaczej. I dlatego tak ważna jest integracja, żeby być trochę cały czas czujnym. Czujnym i żeby pamiętać, że ta grupa się zmienia, że to jest taki organizm, który się zmienia, a my musimy dbać cały czas o ten organizm. I dlatego ta integracja, słuchajcie, to jest proces. Proces scalania osób od siebie różnych w jeden sprawnie funkcjonujący organizm. Tak, mówiłam trochę o pudlach, teraz mówię o klasie jako organizmie, bo to też lubię to porównanie, bo myślę sobie, że tak jest z klasą, tak jest z grupą przedszkolną, że to jest jeden organizm i warto dbać o każdy element tego organizmu. Też pamiętajcie, że integracja to jest proces, a nie jednorazowe działanie. Możecie przeprowadzić integrację, zajęcia integracyjne i tyle, i myśleć, że to wystarczy, ale jestem przekonana, że tak jak ja, wiecie, że integracja to jest proces i tych zajęć, spotkań, że integrowanie to nie jest jedno działanie. Tych działań musi być bardzo, bardzo dużo i my musimy cały czas pamiętać o tym, że ten proces cały czas musi trwać, a przynajmniej na początku
bycia z nową grupą albo z tą samą grupą musi być on bardzo, bardzo intensywny. Dlaczego w ogóle warto mieć zintegrowaną grupę? Bo dzieci skupiają się wtedy na tym, co ich łączy, a nie dzieli. Dzieci wtedy zwyczajnie się szanują i widzimy ten wzajemny szacunek. Jest wzajemna akceptacja, jest zwyczajna radość z wzajemnego przebywania, poczucie bezpieczeństwa i lepsze rozumienie innych. Natomiast pewnie to jest coś takiego, o czym też wiecie, albo przychodzi wam to na myśl. Natomiast ja bym dodała jeszcze do tego jeden bardzo ważny aspekt, że w zgranej klasie dzieci po prostu proszą o pomoc, bo jeżeli czują się zintegrowane ze sobą, to są bardziej czujne. Zintegrowane klasy to są klasy, w których dzieci potrafią przyjść do nauczyciela i powiedzieć: a Kasi, dzieje się krzywda. Albo powiedzieć: proszę pani, bo u Asi coś takiego się dzieje, co mnie niepokoi. Ale proszą o pomoc te dzieci, które w ogóle wiedzą, co u siebie nawzajem się dzieje, czyli mają w sobie taką czujność, bliskość. Dlatego ja mam takie silne przekonanie, że integracja jest najlepszą profilaktyką. Najlepszą profilaktyką do tego, żeby uczyć dzieci wzajemnej pomocy, wzajemnego bycia ze sobą. I chciałabym, żeby to też taka myśl wam przyświecała. Och, dzisiaj dużo mam takich myśli, które chciałabym, żeby wam przyświecały. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, gdy mamy niezgraną grupę. Następuje wykluczenie niektórych osób. Są małe grupki albo pojedyncze osoby, bo małe grupki to jeszcze nie jest taki kłopot, ale wykluczenie pojedynczych osób to jest taka trudna sprawa, trudna socjoterapeutycznie też, ponieważ jedna osoba czuje się wtedy odrzucona i tak naprawdę jej bycie w grupie staje się po prostu problematyczne. Częściej występują zachowania agresywne, brak szacunku, brak współpracy, a do tego jeszcze dzieci rywalizują ze sobą i następuje tak zwane zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, czyli tak naprawdę nikt nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. W takiej grupie pracuje się trudno i jest to trochę też tak, że do takich grup też chodzi się z mniejszą ochotą i wiem, co mówię. Im więcej, słuchajcie, naturalnych społecznie integrujących sytuacji, tym lepiej. I ja zachęcam was do tego, żeby to nie były wielkie rzeczy. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, w małych rzeczach, trochę w tych małych szczegółach, w tych małych rzeczach tkwi cały duży sukces integracyjny. I za chwilę o tym będę wam mówiła. Jeszcze jedno, kto jest odpowiedzialny za integrację? Ja bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żeby zrzucać z siebie odpowiedzialność, taki ciężar odpowiedzialności, że tylko nauczyciel, wychowawca. Nie, to nie jest tak. Słuchajcie, za integrację odpowiada nauczyciel, jak najbardziej, ale też uczniowie, a w młodszych grupach to również i rodzice. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli planujecie jakieś wyjście z dziećmi, to nie tylko wy musicie to organizować. Różne rzeczy mogą organizować dzieci i to jest też bardzo mądry sposób na integrację. Czy rodzice, proszenie rodziców o pomoc, czy finansową, czy o to, żeby ktoś z wami gdzieś poszedł, jest też jak najbardziej w porządku. I tak zachęcam was do tego, żeby włączać dzieci, włączać rodziców do tego, żeby integracja była skuteczniejsza. Integracja to ułatwienie pracy na cały rok. Integruj dzieci dla siebie. To już dzisiaj kilkakrotnie powiedziałam i bardzo was do tego zachęcam, żeby integrować dzieci dla siebie, a przede wszystkim dla nich samych. To co? Słuchajcie, czas na integrację i kilka ważnych zasad. Mówiłam wam o tym, że będę opowiadała o różnych zabawach, ale też wskazując wam na cele, jakie mi przyświecały w tworzeniu. Mówiłam o tym, że najprostsze działania są najlepsze, czyli wspólne okazje. Słuchajcie, takie rzeczy jak urodziny i przyjęcie, że świętujemy każdego dziecka urodziny. Świętujemy w prosty sposób.
Albo zupełnie nie proste, i są to jest to magiczne święto, i to jest też jak najbardziej w porządku. Szczególnie w młodszych grupach jest to do zrobienia. W starszych grupach często jest tak, że słyszę o rytuale odśpiewania 100 lat i zjedzenia wspólnie cukierków. To jest coś prostego, ale pamiętajcie, że jeżeli macie 30 dzieci pod sobą, to mamy 30 okazji do tego, żeby zrobić coś wspólnie, żeby wspólnie odśpiewać 100 lat i żeby wspólnie pobawić się z okazji urodzin. Święta szkoły czy przedszkola, dzień chłopaka, dzień dziecka, dzień pizzy. Zobaczcie, ile może być okazji do tego, żeby zrobić coś razem. Dzień ziemniaka albo dzień dobrych uczynków. Słuchajcie, tych rzeczy może być mnóstwo, ale są to wspólne okazje, które sprawiają, że dzieci czują, że są razem. A wspólne wyjścia, wycieczka. Ja tutaj też się zatrzymam, bo ja wiem, że zorganizowanie wycieczki kilkudniowej jest obciążające, jest trudne, ale to też nie chodzi o to. Jeżeli macie możliwość, to ja bardzo Was zachęcam do tego, bo nic tak genialnie nie integruje grupy jak wspólna wycieczka. Natomiast to mogą być proste rzeczy, takie jak wyjście do kina, czy na lody, czy na spacer. Na plac zabaw, albo może podchody, albo może blisko szkoły macie jakiś plac zabaw, na który można pójść. To jest właśnie to. W przedszkolu codzienne wyjścia dzieci. To jest właśnie to, czego dzieci potrzebują, czyli najprostsze działania, które sprawiają, że następuje lepsza i intensywniejsza integracja. Małe sprawy, rytuał powitania. Albo wspólny film, wspólne jedzenie. Tak, słuchajcie, wspólne jedzenie jest to coś, co również magicznie wpływa na integrację, czy uśmiech, czy gest, czy nasza uwaga, czyli zauważenie nowej bluzy, albo pytanie się, jak się czujesz. To wszystko są rzeczy, które bardzo mocno integrują. I jeżeli teraz myślicie sobie, ojej, to ja to robię, ale to przecież to często jest, to słuchajcie, to ja Wam gratuluję, bo to są właśnie takie rzeczy, które wpływają na to, że grupy są bardziej zintegrowane. Słuchajcie, 12 września, mówiłam Wam o tym, będzie właśnie taki webinar, w którym będą przeróżne podpowiedzi do tego, jak można spędzać z dziećmi czas w taki trochę nietypowy sposób, czyli będzie kalendarz świąt nietypowych. Ja tam napisałam Dzień Ziemniaka, bo bardzo mi się podoba ta nazwa i naprawdę jest to coś fantastycznego, jak można różne rzeczy na przykład robić z ziemniaków. Dlatego przypominam, zachęcam, czerpcie po prostu z tej wiedzy. Proste, znane zabawy są doskonałe na integrację. I jeżeli macie takie swoje zabawy, w które bawiliście się wy jako młodzi, młodsi albo najmłodsi, to właśnie to są te rzeczy, które Was zachęcam do tego, żeby wypróbować z dziećmi, właśnie z tymi dziećmi, z którymi pracujecie. Pierwszy cel poznanie imion, czyli mamy grupę, w której dzieci zupełnie się nie znają. I teraz w zależności od tego oczywiście, w jakim wieku są dzieci. Ja przedstawię Wam kilka różnych sposobów. Pierwszy to jest koło fortuny. Zapewne wszyscy znacie, ale tutaj trochę koncepcja odgadywania imion jest też bardzo, bardzo łatwa. To oczywiście gra na poznanie imion innych trochę w całkiem nowej grupie, albo też niekoniecznie, ponieważ zamiast swojego imiona można wstawić zupełnie inne słowo, ale to też już Wam powiem. Każdy uczestnik pisze pierwszą literę swojego imienia na kartce i pozostawia kreski na każdą brakującą literę. Tak, czyli ja mam na imię Magda i wpisujemy i potem tylko kreseczki. I dzieci swobodnie chodzą po sali i podchodzą do siebie i próbują odgadnąć poszczególne literki i w ten sposób odgadujemy hasło. To też nie muszą być, jeżeli mamy, naszym celem jest poznanie imion, to właśnie w ten sposób użyjemy tego koła fortuny. Ale być może chcemy odgadnąć, co dzieci robiły w wakacje i dzieci mają napisać jedno słowo. I w ten sposób próbujemy odgadnąć, co kto robił w wakacje.
Podaj piłkę do, czyli ja mam na imię Magda, podaję piłkę do Asi, rzucam piłkę do Asi, Asia potem podaje kolejnej osobie i tak dalej, ale też można zgadywać, czyli ja mam na imię Magda i podaję piłkę do Marcina. Czy jest tutaj jakiś Marcin? Jeżeli jest, to łapię, jeżeli nie, to szukam innego imienia, które będzie właśnie w tej grupie. Mam na imię Magda, a obok mnie siedzi Kasia. Jest to taki prosty sposób na utrwalenie, czasami przypomnienie imion. Lubię, gdy inni mówią do mnie i tu słuchajcie, zatrzymam się, bo jestem taką fanką mówienia do dzieci i pamiętania, aby mówić do dzieci tak, jak one lubią. Znam mnóstwo dzieci, do których mówi się w sposób, którego one po prostu nie lubią. Dlatego słuchajcie, jeżeli ja przedstawiam się i mówię, że jestem Magda albo Magdalena, to oznacza, że być może nie lubię, jak ktoś do mnie mówi Magdusia. Mówię o tym, bo jest to coś, co jest pierwszym wyrazem naszego szacunku do tego, jak dziecko ma na imię i w jaki sposób lubi, żeby do niego mówić. Imię mi charakterystyczne słowo i to jest też, wystarczy powiedzieć Magda Góry. Czyli coś, co bardzo lubię robić. Narysuj swoją wizytówkę. Wizytówki też można robić w bardzo, bardzo różny sposób. Jeżeli macie dzieci w wieku przedszkolnym i które nie potrafią jeszcze napisać swojego imienia, nic nie szkodzi. Dajecie dzieciom gotowe kartki z ich imieniem i one mogą je ozdobić. A potem dajemy je na przykład na jakąś tablicę i mamy przepiękną, słuchajcie, gazetkę z imion dzieci. Imię mi Ruch i piosenka Panie Janie. Ja nie zaśpiewam Wam tej piosenki, bo część z Was myślę, że musiałaby wyłączyć w tej chwili ten webinar, ale mam nadzieję, że każdy z Was tą melodię zna, tylko że tutaj nie witamy Jana, tylko witamy jakieś dziecko. Też znam takie grupy przedszkolne, w których w ten sposób wszystkie dzieci są po kolei witane. Jest to przepiękny rytuał mówiący o tym, że po kolei wszystkich damy. Znajdź swojego imiennika albo kogoś, kogo imię kończy się na A albo na my i tak dalej, i tak dalej. Też słuchajcie, o tyle ważne jest, żeby te zabawy dobierać z taką celowością. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli w grupie nie mam imion powtarzających się, to też nie przygotowuję zabaw, które trochę są z założenia trochę niewykonalne. Dlatego zastanawiajcie się, nawet przy tych najprostszych zabawach, czy właśnie ta zabawa jest odpowiednia dla mojej grupy. To zastanowienie trwa chwilę, a potem procentuje, bo jeżeli dobrze dobierzemy zabawy, to one są po prostu dobre i przyjemne dla dzieci. Uwaga! Słuchajcie, jeżeli prowadzimy integrację, to my również integrujemy się z dziećmi. Jesteśmy uczestnikami, nie stoimy z boku. Jeżeli integrację prowadzi ktoś z zewnątrz, to jest też w porządku, takie typowe zajęcie integracyjne. Ja wielokrotnie słyszę od nauczycieli, że oni jakoś tak nie czują tego, że nie potrafią, że próbowali, ale to nie jest coś takiego, co do nich przemawia i że proszą kogoś innego albo kogoś z zewnątrz. Albo panią pedagog, albo psycholog i to jest, słuchajcie, w porządku. Natomiast ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby razem z dziećmi się bawić, żeby razem z dziećmi być i to jest coś, co jest nie tylko integracją dzieci, ale też integracją między nami a uczniami. To jest też, słuchajcie, taki moment, kiedy dzieci potrafią powiedzieć coś takiego albo pomyśleć po prostu coś takiego, aha, moja pani, mój pan razem ze mną się bawi. O, to jest też zupełnie fajne. To jest trochę odkrywanie siebie z takiej zwyczajnej, naturalnej strony. Bo przecież wielokrotnie jesteśmy z tymi dziećmi w sytuacjach zwyczajnych. I ta integracja też może być dokładnie takim miejscem. Kolejny cel, poznanie lepiej kolegów i koleżanek. O kogo chodzi? Czyli ja zaczynam opowiadać o kimś,
A zadaniem grupy jest odgadnąć, kto to jest. Ważne jest, słuchajcie, żeby, i to też przygotowując dla Was te materiały, ten e-book, przygotowałam również takie trochę uwagi. Dlaczego? Bo w tej zabawie ważne jest, żeby powiedzieć dzieciom, że opisujemy się dobrymi cechami. Jest to taka dbałość o to, żeby dzieci skupiły się na tym, co w drugiej osobie jest dobre. Wizytówka. Wizytówka może być w takim lepszym poznaniu, zupełnie inną wizytówką. Nie tylko na niej możemy coś dorysować, ale dodać słowa, które są znaczące. A w młodszych grupach na przykład dołączyć jakieś rysunki, które mówią o tym, co ja lubię robić, co ja chcę robić. Więc ja bardzo zachęcam Was do tego, żeby wizytówki robić w przeróżnych wersjach z przeróżnymi dziećmi, w sensie na różnych etapach ich wieku. Przedstaw sąsiada. Przedstawiam sąsiada, kto siedzi obok mnie. Kto tak jak ja? To jest też znana i bardzo lubiana zabawa przez dzieci, ponieważ ona jest, też łączy ze sobą nie tylko poznanie, ale też ruch. I to też za chwilę Wam powiem, dlaczego to jest ważne. Kto tak jak ja? Czyli jedna osoba, siedzimy w kole, brakuje nam jednego krzesła i jedna osoba, ja zachęcam też do tego, żebyście to Wy zaczynali tą zabawę, wychodzi na środek i mówi, kto tak jak ja uwielbia czekoladę? I te osoby, które uwielbiają czekoladę, wstają i muszą zmienić miejsce. Ważne jest też w tej zabawie to, aby porwać jak najwięcej osób. Aby to nie były jakieś ważne rzeczy, kto tak jak ja, to nie chodzi o osobiste rzeczy, tylko to chodzi o to, żeby porwać do zabawy, uruchomić jak najwięcej osób. Tworzenie wspólnego kontraktu. Ja to wielokrotnie też przy różnych okazjach mówiłam, szczególnie gdy pracujemy z nową grupą, ale to też niekoniecznie, bo jeżeli jest to grupa, z którą już pracowaliśmy, to warto przypomnieć, czym kontrakt jest, jakie są nasze zasady. To jest też ważny element integracyjny, czyli ustalenie, co jest dla nas ważne. To kontrakt jest też czymś takim, do czego zawsze możemy się odwołać i przypomnieć, dlaczego i po co go robiliśmy. Cel kolejny, czyli aktywizujemy grupę. Wolne miejsce po mojej prawej stronie jest i zapraszam tutaj Łukasza, który ma przybiec do mnie jak zajączek. I Łukasz musi przybiec do mnie jak zajączek. Jest to coś bardzo, bardzo ciekawego, śmiesznego. Dzieci potrafią wtedy w ogóle bardzo uaktywnić się i wymyślić mnóstwo różnych zwierząt. I to jest coś ciekawego. 10 wyzwań. To jest też taka bardzo ciekawa i bardzo prosta zabawa. Czyli mówię do dzieci, słuchajcie, teraz będzie 10 wyzwań. Pierwsze wyzwanie brzmi, kto jak najszybciej dotknie ściany. I dzieci biegną, dotykają ściany. Drugie, trzeba jak najszybciej stanąć w kole. I dzieci muszą stanąć w kole. Wymyślacie wszystko to, co przychodzi Wam na myśl i co jest możliwe do realizacji w tym pomieszczeniu, w którym jesteście. Ja też bardzo lubię dodawać różne rzeczy w tych 10 wyzwaniach, czyli mówić, teraz będzie 10 wyzwań, które wykonujemy milcząc. I to sprawia, że dzieci muszą jakoś się ze sobą dogadać, nie używając słów. I to jest zabawa, którą możecie zrobić z 3-latkami, 10-latkami i 17-latki też bez problemu to zrobią. Zobaczcie, kolejne rzeczy to są kalambury. Znacie, prawda? Wszyscy się bawiliśmy w kalambury i to jest taka oczywista zabawa, którą dzieci po prostu uwielbiają. Podchody, chowanego, skojarzenia. Zgadnij, kim jestem, jaką postacią. Nie wiem, czy znacie tą zabawę, więc też pozwolę sobie ją opisać. Czyli przyklejamy dzieciom albo na plecy, albo na czoło kartkę z napisem Królewna Śnieżka. I dzieci muszą odgadnąć, kim są za pomocą pytań, czyli
Zaczynam zadawać grupie pytania, kim ja jestem, czy ja jestem dziewczyną, czy ja jestem chłopakiem. I zadaniem grupy jest odpowiadać. Można też tą zabawę zrobić w ten sposób, że dzieci mogą tylko zadawać pytania zamknięte, na które można odpowiadać tak lub nie. Zabawa wtedy jest dłuższa, ale również jest ona bardzo ciekawa, kreatywna i to jest coś, co nawet potrafi zająć godzinę. Bardzo Was zachęcam, bo jest to coś ciekawego. Zachowaj zasadę różnorodności oraz przemienności. O co tu chodzi? Chodzi o to, że mamy różne dzieci w grupie, różne puzzle. Jedne puzzle będą bardziej ruchome, a drugie puzzle będą bardziej statyczne. Dlatego ważne jest, żeby przeplatać, żeby była raz zabawa siedząca, raz zabawa stojąca, raz zabawa biegająca. Wszystko, słuchajcie, wykonujemy to po to, żeby wszystkie dzieci trochę zintegrować, ale pobudzić, żeby dzieci chciały czuć się zintegrowane, żeby chciały czuć się trochę jednością w grupie, to potrzebują też takiej pewności, że są zabawy, które do nich docierają. Dlatego pamiętamy o tej zasadzie, że dzieci są różne i to jest niezwykle ważne, żeby dobierać tak zabawy, żeby każdy mógł znaleźć swoją ulubioną zabawę. Kolejny cel to jest współpraca ze sobą, kwiatek, co nas łączy. Słuchajcie, w tych e-bookach przygotowałyśmy Wam takie właśnie gotowe kwiatki, które możecie wydrukować i tam są różne zdania, czyli lubię słodycze i może moim zadaniem jest znaleźć coś, drugą osobę, która również lubi słodycze. Czyli jest to nic innego jak poszukiwanie wspólnych cech. Można to zrobić też w dwojaki sposób. Albo dzieci szukają, potem czytają, albo robimy to w grupach, co też jest jak najbardziej w porządku. Węzeł, sznurek, włóczka, czyli łączymy się za pomocą włóczki, czyli biorę włóczkę i mówię, że rzucam ją do Kasi. Kasia mówi, że rzuca ją do Asi, a Asia rzuca ją do Łukasza, a Łukasz rzuca do Dominika. I w ten sposób powstaje nam węzeł i przeróżne rzeczy można robić z nim. Albo można spróbować potem się rozplątać z tego węzła, który nam wyjdzie, ale też można powiedzieć do dzieci, zobaczcie, właśnie stworzyliśmy jedną całość. I zachęcam Was do tego, żeby tak w przeróżny, kreatywny sposób tego typu zabawy przygotować. Albo na przykład powiedzieć dzieciom, słuchajcie, musicie się przemieścić, trzymając ten węzeł. Czy siatkówka ręcznikiem? Czy ktoś grał w siatkówkę ręcznikiem? Ręka w górę, jeżeli ktoś grał. Jeżeli ktoś grał, to wie, jaka to jest fantastyczna zabawa. Jeżeli nie, to już tłumaczę. Słuchajcie, dobieramy dzieci parami. Dzieci mają ręcznik. To nie musi być ręcznik, to może być kawałek materiału. Po jednej stronie jest grupa i po drugiej wszyscy oczywiście w parach trzymają te ręczniki. I jest jedna piłka, którą trzeba odbić i złapać za pomocą tego ręcznika. Dużo, dużo, słuchajcie, zabawy i dużo, dużo radości jest przy tym. I teraz słuchajcie, powiem coś, co może Wam się wydać kontrowersyjne, chociaż mam nadzieję, że nie. Czyli najciekawsze zabawy to te, które podobają się prowadzącemu. To wszystko w imię zasady, że jeżeli do czegoś my jesteśmy przekonani, to dzieci też wierzą razem z nami i widzą po prostu taką naszą autentyczność i wierzą w to, że to jest ciekawa i dobra zabawa. Dlatego jeżeli macie taką myśl, o, to jest zabawa dla mnie, to jest właśnie to zdanie. To oznacza, że ta zabawa Wam się spodoba i spodoba się też dzieciom, z którymi pracujecie. Oczywiście jak nie macie pomysłu, no to pamiętajcie, że możecie kupić e-book i w telefonie go sobie otworzyć i poszukać szybko jakiejś takiej zabawy, która do Was coś powie, dobra, to spróbujemy. Ale ja zachęcam Was do tego, żeby te zabawy wykorzystywać i sprawdzać w kontekście też swoim. To naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. Tyle rozładowanie energii. Być może macie takie grupy, które są zintegrowane, ale jest tam tyle energii, że trzeba ją trochę rozładować i trochę skontrolować.
I wtedy trzeba grać w dwa ognie, wtedy trzeba wziąć chustę i pobawić się chustą. Ze względu na czas nie opowiem Wam o chuście, natomiast bardzo Was zachęcam, mieliśmy taki webinar. Bezpłatnie obejrzyjcie go, tam jest mnóstwo zabaw o tym właśnie, w jaki sposób bawić się z dziećmi chustą. Przeciąganie liny, żywe kółko i krzyżyk, czyli dzielimy dzieci na grupy i to one są kółkami i krzyżykami. Polecenie bez mówienia, czyli to co Wam mówiłam, czy podawanie piłki sobie nawzajem, a piłka ma różne właściwości, czyli podaję Wam piłkę, która jest naelektryzowana i dalej się trzęsiemy i podajemy ją tak w kółko i dzieci przejmują od Was to, co Wy im pokazujecie, albo mówicie dzieciom, że piłka jest bardzo, bardzo ciężka i trzeba ją podać dalej. Zabawa w kolory, klask podaj dalej. Albo może trzeba wziąć pudełko z piórkami i dać dzieciom takie zadanie, w którym nie mogą opuścić tego piórka, czyli dmuchają i nie opuszczają piórek. Zabawa balonami, gorące krzesło, czy po prostu wspólny rysunek. Wielki kawał papieru i wspólne rysowanie. To jest też coś, co rozładowuje energię i integruje dzieci. Albo opowieść z jednym słowem. To jest też taka zabawa, którą ja osobiście bardzo lubię. W młodszych grupach, w których dzieci nie potrafią jeszcze pisać, dajemy przeróżne rysunki. Dzieci wybierają sobie rysunki, w starszych piszą jedno słowo i potem tworzymy wspólną historię. Ja napiszę sobie słowo na przykład słoń i wrzesień i zaczynam historię. Dawno, dawno temu był sobie wielki słoń. A obok mnie Kasia ma na przykład słowo drzewo i jezioro. I dopowiada dalej, a ten słoń wszedł na drzewo. I kolejna osoba dopowiada dalej kolejną część historii. Jest to zabawne, przyjemne, kreatywne. Pamiętajcie, żeby dodać dzieciom, że te historie mogą być zupełnie bez sensu i nie muszą być jakoś tam logiczne. Sposób podziału na grupy. I tutaj wielkie, wielkie stop, 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 stop. I ogromny, ogromny mój apel o to, żeby nie było podziału na zasadzie, że wybieramy dwie osoby, wybieram Kasię i Jasię i Kasia i Jasia musi sobie dobrać grupę. Ja tak zwyczajnie Was chyba proszę o to, żeby tego nie robić. Można wystarczy odliczyć do dwóch. Czemu Was proszę o to? Ponieważ zostanie na końcu w dzieciach pozostaje trochę już na zawsze. I jest to zawsze trudne dla dzieci. Dzieci czekają, aż zostaną wybrane. Dlatego czemu o tym mówię właśnie przy integracji? Bo jeżeli chcemy wpłynąć na dobre relacje z dziećmi, to dbamy o każdą osobę. O każdą tą mniej, bardziej lubianą i jeżeli dzieci będą się łączyły ze sobą właśnie na zasadzie, że Kasia i Asia wybierają sobie zespoły, to trudniej będzie dzieciom trochę też uwierzyć, że te zajęcia są po to, żeby być bliżej, bo taki podział sprawia, że dzieci są dalej. Tak więc apeluję, chociaż muszę przyznać też, że coraz rzadziej się spotykam z takim wyborem i wierzę w to, że tego nie robicie. A jeżeli robiliście, to po prostu starajcie się nie robić. O, właśnie to jest to, słuchajcie, o czym Wam mówiłam, czyli webinar, który już był on 10 stycznia. Kasia opowiadała o chuście animacyjnej, tunel i o różnych innych pomocach. Słuchajcie, zerknijcie. Jeżeli nie będziecie mieli wystarczającej wiedzy po dzisiejszym spotkaniu ze mną, słuchajcie, szybciutko wchodźcie na ten webinar i tam mam nadzieję, że będziecie widzieć i mieć więcej wiedzy. Ojej, o. Słuchajcie, co jeszcze ważnego? Codzienne integracje, czyli wspólne rytuały, wspólna kronika, strona, grupa w mediach społecznościowych. To oczywiście dotyczy starszych dzieci, natomiast
Są to rzeczy, z których też zachęcam Was, żeby korzystać, bo one po to są, żeby tworzyć różne wspólne rytuały i wspólne grupy. Wspólne powitanie u dzieci młodszych to trochę to, co Wam mówiłam, i 3 minuty dla Was lub inne chwile. O co, słuchajcie, tutaj chodzi? Kiedyś usłyszałam od takiej nauczycielki nauczenia początkowego, że ona ma taki zwyczaj, że jak już szybko zrobi z dziećmi, ale stara się robić tak, żeby to był taki rytuał, że zostawia ostatnie 3 minuty dzieciom na to, żeby miały chwilę dla siebie. I jest to, słuchajcie, bardzo prosty rytuał i 3 minuty lekcji to tak naprawdę nie jest dużo. Natomiast dla niej jest to taka siła i moc, w której dzieci mogą przez 3 minuty ze sobą porozmawiać. Czasami też mówi po 2 minutach, zmieniamy się miejscami i dzieci mają jeszcze kolejne minutę, dwie, żeby przez chwilę zmienić miejsce, żeby być ze sobą. Bardzo Wam polecam ten sposób. Myślę, że on jest prosty do zrealizowania, a daje dzieciom po prostu chwilę dla siebie. Integracja to stwarzanie możliwości swobodnej zabawy. Tak? Swobodna zabawa, samodzielna nauka jest czymś po prostu fantastycznym. Uczy bycia i rozwiązywania samodzielnie problemów, czyli szczególnie w grupach młodszych, jeżeli wychodzicie z dziećmi na zewnątrz, chodzicie na place zabaw, to czasami zostawcie dzieci, w sensie nie zostawcie bez opieki, absolutnie, do tego nie zachęcam, ale dawanie dzieciom takiej swobodnej zabawy, tego, żeby trochę same wpadły na to, co chcą się bawić, jest też sposobem na integrację. Słuchajcie, mam nadzieję, że Was przekonałam, że integracja to klucz do wielu drzwi. To są takie drzwi pod tytułem lubimy się bardziej, to są drzwi pod tytułem chcemy być ze sobą, to są takie drzwi tworzymy wspólnotę, to są takie drzwi jesteśmy blisko i wiele, wiele innych. To są też takie drzwi pod tytułem profilaktyka. Mam nadzieję, że macie mnóstwo pytań. Ja zaraz sprawdzę, jakie, i spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Już sprawdzam, co tutaj do mnie napisaliście. Pytanie. Co z zespołem, do którego doszło 11 osób z Ukrainy? Jak w takim zacząć integrację? Dokładnie, słuchajcie, tak samo. W takim zespole bardzo się cieszę, że to pytanie się pojawiło, bo myślę, że ono jest takim pytaniem, które będzie w wielu klasach, w wielu grupach, i tych młodszych, i tych starszych. Słuchajcie, zaczynamy tak samo. Zaczynamy przede wszystkim od imion. No, od tego, żeby dzieci były w stanie się poznać. Bez względu na to, czy dzieci potrafią mówić już po polsku, czy może dopiero zaczynają, to wspólna zabawa, być może więcej wtedy zabaw, w których, myślę sobie, jest mniej pisania, a jest więcej zabaw ruchowych, w których coś można razem zrobić. Myślę, że to będzie skuteczniejsze niż pisanie, czyli na przykład wszystkie zabawy pod tytułem kwiatek, czy robię swoją wizytówkę, mogą na początek nie być dobre, ponieważ musicie też sprawdzić, na jakim etapie te dzieci są, ale zabawy, wszyscy, którzy tak jak ja lubią jeść czekoladę, czasami jest tak, że dzieci po prostu biegają i to jest w porządku, albo granie wspólnie w siatkówkę za pomocą ręcznika jest jak najbardziej okej, albo wzięcie chusty i rzucanie piłeczek i zbieranie wspólne tych piłeczek jest jak najbardziej w porządku, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, myślę sobie, że to jest najpierw do sprawdzenia, jak to wygląda, na jakim etapie dzieci są, jeśli chodzi o naukę języka polskiego. To jest też taki temat, słuchajcie, niezwykle ważny, żeby te dzieci poczuły się dobrze i trochę dać tym dzieciom, które już są, polskim dzieciom, albo też niekoniecznie polskim, bo narodowości mogą być różne, dać też takie poczucie i prawo do tego, że mogą wpłynąć na to, że dzieci ukraińskie poczują się lepiej, że ich koledzy ukraińscy poczują się lepiej.
Ja też tutaj powiem o tym, że warto zapytać się tych dzieci, czego one potrzebują, co lubią. To są też takie ciekawe rzeczy. Jakie zabawy integracyjne dla klasy 7 i 8? Ja nie wiem, czy powiedziałam Wam o tym, że trochę jest tak, że wszystkie zabawy, o których Wam mówiłam, wszystkie są do zrobienia w każdym wieku. Tylko należy je trochę dostosować. Trochę tak jak mówiłam o zabawie z wizytówkami. Możecie powiedzieć w 7 klasie, że robimy dzisiaj wizytówki i wizytówki mają być kolorowe i atrakcyjne. Ale możecie powiedzieć, że robimy dzisiaj wizytówki z waszymi planami, co byście chcieli robić, tego co lubicie robić. Czyli dopasowujemy trochę pytanie do tego, do grupy wiekowej, jaką mamy. Też powiem wam, że wszystko bardzo zależy od tego, jakie macie przekonanie do danej zabawy, bo mi się zdarzyło brać chustę, którą bardzo, bardzo lubię, z którą lubię pracować i z 16-latkami, 17-latkami bawić się chustą i bez problemu wszyscy się bawili, ale miałam takie poczucie, że to moje, że to wypływa trochę z mojego przekonania, więc myślę sobie, że też nie ma w tym nic złego, aby zaproponować dzieciom zabawę i zobaczyć, jeżeli dana zabawa będzie niekoniecznie taka, w którą dzieci chcą wejść, to szybciutko sprawdzacie naszego e-booka, którego mam nadzieję, że najpierw przeanalizujecie i dajecie kolejną zabawę. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście też pomyśleli sobie o tym, że nie ma w tym nic złego, jak jedna zabawa Wam nie wyjdzie, jak dwie Wam nie wyjdą. To jest wszystko w porządku. Ważne jest, żeby próbować i żeby szukać tych zabaw, które będą właśnie dla dzieci. Bibliografia, czyli słuchajcie, wszystko, moje źródło trochę wiedzy i plus do tego moje doświadczenie. Dużo przeróżnych książek wybrałam, ale myślę, że to jest też tak, że mam taką nadzieję, że dzisiejszy webinar jest też taką dodatkową książką, czyli ta wymiana która się pojawiła, to o czym ze mną tutaj dyskutujecie, rozmawiacie, to jest to dodatkowa wiedza. Słuchajcie, prawie już bym chciała podziękować Wam za uwagę i powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję, ale jeszcze słuchajcie, jest przecież konkurs i oto są to, już dyktuję, 3 osoby, informuję, które wygrywają przedpremierowe książki wydawnictwa Zielona Sowa, a ja chyba nawet nie powiedziałam, że one są przedpremierowe. Pani Iwona Gębacka, pani Ewa Bac, Gabrysia i Marta Glanowska. Słuchajcie, bardzo proszę, my gratulujemy i skontaktujemy się z tymi osobami, natomiast ja ogromnie, ogromnie dziękuję. Przesyłam Wam mnóstwo siły na ten nadchodzący rok. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że już za tydzień i za 2 tygodnie, i za 3, i za 4 też będziemy na Was czekać. Tak więc wracamy do poniedziałku z Flamingą o 19:30, a ja dziękuję za uwagę i pa, pa, do zobaczenia.